Stało się, liczyłem na dużo więcej. Szkoda, że tak to wyszło. No, rywale też mi nie pomogli, nie mogłem odnaleźć swojego miejsca w tym biegu. Trener powtarzał mi, żebym się nie bał łokci. No to ja zostałem z tych łokci potraktowany i to nieraz. No przykro mi, że to się skończyło takim wynikiem, liczyłem na dużo więcej. Sprawdziany też pokazywało, że jest wszystko ok, a na rozgrzewce też się super czułem. No nie wiem, po 400 metrach może nie było źle, ale gdy próbowałem przechodzić, znowu dostałem z łokcia, tu ktoś mnie nie wpuścił. A po 600 metrach tak naprawdę dla mnie się skończył już bieg, nie wiem czemu, nie wiem jaki jest tego powód. No naprawdę, no takie słabe uczucie, kiedy jednak się odbiłem od ściany. Przed biegiem uważałem, że w takiej formie jeszcze nigdy nie byłem. Sprawdziany i ostatnie treningi i tak naprawdę bezpośrednie 3 tygodnie przygotowania. Naprawdę czułem się super i wierzyłem w to, że mogę pobiec szybciej niż bym za 45 i naprawdę powalczyć tutaj o ten półfinał spokojnie. No ale nie udało się, no nie wiem, wydaje mi się, że nie mam co też rozpaczać, chociaż na pewno wysyłając mnie tutaj tak naprawdę wszyscy oczekiwali ode mnie trochę więcej, no ale taki jest sport, no to była pierwsza moja impreza w ogóle z orzełkiem na koszulce, więc no przykro mi, ale no nie zawsze debiuty są super.